Gabrielo, oprowadzę nas po pierwszej atrakcji. No i tak, pani przewodnik uciekła. Underwasser Villa. Budynek z lat 80. XX wieku. W założeniu miał przełamać betonozę Nowego Miasta i kształtami, kolorami miał się odcinać od tego wszystkiego, co dookoła. Jak oceniasz, Gabrielo? Udało się? No tak, nie? Zdecydowanie bardzo dziwaczne. Wystarczy pomalować elewacje w jakieś dziwne kolory i zaraz przychodzą ludzie oglądać. Pierwsze są takie małe filiżanki. To jest niesamowite. Jak niewiele ludziom potrzeba. Podróże w czasie i przestrzeni. Zamknięta? Jeszcze chwyć słuchawkę. O. Halo, halo. Halo. King Charles III. Cokolwiek by to nie było, to fiołkami nie pachnie. O, patrz, ktoś ma fajnego drona. Mini 2. Burmistrz miasta, Andreasz Zelinka. Stoimy przed wiedeńską operą miejską, która została zbudowana w szóstej dekadzie XIX wieku na miejscu zburzonych renesansowych bastionów w pobliżu średniowiecznej bramy karyńskiej. Umocnienia te przyjęły główny atak podczas pierwszego oblężenia Wiednia przez armię turecką w 1529 roku. Turcy zgromadzili ogromną armię i byli tak pewni zwycięstwa, że ogłosili Wiedeńczykom: za 3 dni będziemy jeść śniadanie za waszymi murami. A kiedy oblężenie się przeciągało i obrońcy uwierzyli w sukces, wysłali Turkom krótką wiadomość: wasze śniadanie stygnie. Lubię takie historyczne smaczki. Colors, red, gold, and ivory. These are the traditional colors for the royal family. And also, this is three circles or boxes. Yeah, so those ones actually you don't find them that often anymore in other more modern opera houses, because these ones that are perfect for the privacy back then, for the royalty, they come as a group. Before sunrise. Ujęcie piąte. Ja wiem, ale nie chciałaś powiedzieć, że chcesz tu zdjęcie dnia. Sztab oper w pełnej okazałości. Hotel Zaher. Restauracja Zahera. Albertina była największą mieszkalną częścią Hofburga. Nazwę swoją bierze od księcia sasko-cieszyńskiego Alberta Kazimierza, który podarował miastu budynek wraz z wielką kolekcją sztuki. Na tarasie, który znajduje się na nasypie dawnych fortyfikacji, znajduje się konny pomnik arcyksięcia Albrechta, który pokonał armię włoską pod Kustozą w 1848 roku. Jesteśmy na ulicy Kärntnerstrasse. Taka wiedeńska ulica powiejska, Marszałkowska, Fifth Avenue, Champs-Élysées. Coś sobie tu jeszcze ze znanych ulic. Kärntnerstrasse, czyli ulica karyńska. Austria, podobnie jak Niemcy, jest krajem federacyjnym składającym się z krajów związkowych, które mają dużą autonomię. Austria to po niemiecku Österreich, czyli Rzesza Wschodnia. Skręcając w prawo za kasynem wiedeńskim, można dojść do niewielkiego kościoła świętej Anny, który jest gotycką świątynią halową z XIV wieku, natomiast jego wnętrze zostało przebudowane w XVII stuleciu, dzięki czemu dzisiaj ma piękny barokowy wystrój. Kościół kawalerów maltańskich, tych, którzy uciekli z Rodos na Maltę. Na Malcie udało im się obronić przed Turkami. Tablica upamiętniająca wielkiego mistrza zakonu, La Valletta. To jest ten mistrz, który przeprowadził zakon z Rodos na Maltę i wybudował na Malcie wspaniałe umocnienia, które były w stanie oprzeć się armatom. To był ten czas, kiedy proste mury były łatwo niszczone przez armaty i nowe bastiony dopiero powstawały. Na jakie przedmioty jeszcze Swarovski nie nakleił swoich kryształów? Kapucynów, krypty królewskie. Tutaj są pochowane zwłoki pozbawione wnętrzności i serc. Habsburgowi mieli dość złożony ceremoniał pogrzebowy. Kościół kapucynów. XVII wiek.
Fontanna Opatrzności, częściej nazywana Fontanną Donera od nazwiska twórcy. W czasach Marii Teresy rzeźby zostały usunięte, ponieważ obrażały ówczesnych Wiedeńczyków swoją nagością. W Wiedniu uważa się, że dostęp do wody jest konstytucyjnym prawem każdego człowieka. Do tego Wiedeńczycy chwalą się, że mają najlepszej jakości wodę. I po co wam Dominikana? Drewno z wbitymi gwoździami. Gwoździe wbijali depci sztuki ślusarskiej na dobrą wróżbę. Kto kończył egzamin czeladniczy, dostawał prawo wbicia swojego gwoździa. Też jeden z bardziej ikonicznych widoków w Wiedniu, Has House i odbijająca się w jego szybach katedra. Częsty widok na różnych pocztówkach. Wiedeńscy fiakrzy, czyli taksówki konne. Nazwa fiakr pochodzi pośrednio od świętego fiakra z Brie, którego imię nosiła gospoda pod świętym fiakrem w Paryżu. W gospodzie tej w latach 40. XVII wieku znajdowało się biuro wynajmu powozów. Katedra świętego Szczepana z lotu ptaka. Nie ryzykowałem dronowania. Proszę, jaka efektowna renowacja. Tak było. Tak jest. Ciekawe, ten ciemny nalot to jeszcze okres II wojny, czy późniejsze efekty smogu i wszystkich innych zanieczyszczeń, które ludzie wciągają do płuc, a które się osadzają na piaskowcu. I to, co bardzo często można zobaczyć na pocztówkach, symbol Wiednia, dach z kolorowych płytek. Jeśli wydaje się wam, że zakon krzyżacki już nie istnieje, że został sekularyzowany czy też pokonany, no to nie. Zakon krzyżacki cały czas działa i to jest jego wiedeńska siedziba. O, i tu jest to, co jest bardzo charakterystyczne i każdemu znane. Pracownia Łodywia. Ciekaw, ilu rycerzy dzisiaj liczy sobie zakon. Handele bez pieniędzy zakon by nie istniał. A to jest zakon, prowincja austriacka, czyli to może nie być główna siedziba. Zakon krzyżacki miał swoje posiadłości w całej Europie i w Ziemi Świętej. Był to zakon niezwykle bogaty, dlatego mógł sobie pozwolić na wybudowanie takiej potężnej twierdzy, stolicy jak Malbork, miasto Maryi, Marienburg. Tyle zamków w Prusach. Czerpał dochody z majątków w bogatej Europie. Kościół klasztorny. Kolumna Trójcy Świętej. Legenda głosi, że flaga Austrii powstała podczas III krucjaty, podczas oblężenia Akki, w której brał udział książę Leopold V. Po bitwie jego biała szata była całkowicie przesiąknięta krwią, za wyjątkiem białej części, którą przykrywał pas z mieczem. Fontanna świętego Józefa.
Fontanna Wesele Maryi, ufundowana przez Leopolda I za szczęśliwy powrót jego syna arcyksięcia Józefa po oblężeniu Landau w 1702 roku. Kościół Świętej Maryi przy Gestade, arcydzieło austriackiego gotyku. Kościół minorytów, braci mniejszych, mniejszości włoskiej, również drzewko oliwne. Scola Italiana. Kopie ostatniej wieczerzy. Wieża obrony przeciwlotniczej. Nie pomogło im to. Wiedeń był zniszczony. W latach 1942-1945 w Wiedniu zbudowano 3 pary wież obrony przeciwlotniczej. Każda para składała się z wieży ogniowej oraz wieży sterowania ogniem. Najwyższa wieża ma 53 metry wysokości. Grubość ścian wynosi 2 metry u podstawy, a na najwyższych piętrach nawet do 7 metrów. Najniższe piętra służyły jako schrony dla ludności cywilnej, wyższe jako szpital i koszary dla żołnierzy oraz magazyn amunicji. W niektórych wieżach znajdowały się zakłady zbrojeniowe. Widzicie, co tutaj sprzedają? Handschuhe. Handschuhe. Buty na ręce. Nie wiem, czy mi coś sprawi przyjemność. Może samochodzikami pojeździmy? Póki nie pokażesz medalu albo nie zbijesz ostatniego balonika, nie uwierzymy. O, ale to jeszcze lepiej niż zbicie go. Trafiłeś, ale nie przebiłeś. Dobrze jest, ale nie celnie. No to nie chodzi o to, żeby punkty zdobywać, tylko balonik trafić. O, Teletubi się mówią papa. A to jest no tym chyba żółtym? O, się w oku. No. Deep Sea, Tinky Winky, Po i Lala. Prawie jak w Warsie. Chcesz próbować połowę? Tak, to próbuj. Tak spróbuj, żeby połowę zjeść. Ale tu masz mięsę. Połowina. Dobrze, że nie piesek. Proszę pana, a dlaczego te pałeczki nie działają? Poznać Polaka za granicą. Na samym końcu świata człowiek pozna swojego. Dyskretny urok burżuazji.